Cześć, witajcie w poniedziałek. Zaczynamy ostatni tydzień Adwentu, a tym samym ostatni tydzień naszego kursu Rozmawiam z kobietą. Pewnie niektóre z Was się domyślają, w tym tygodniu będziemy towarzyszyć Maryi, będziemy rozważać Ewangelię Zwiastowania. Ten tydzień będzie troszkę krótszy, jeśli chodzi o nasz kurs, ponieważ w sobotę jest już Wigilia. Dlatego formalnie kurs wprowadzenia i wieczorne medytacje będą trwały do piątku. W sobotę natomiast będziemy miały dla Was do zaoferowania krótkie wprowadzenie, takie przygotowujące na przywitanie tego, który przychodzi, tego dobra, miłości, narodzin Jezusa. I wieczorem dla tych z Was, które znajdą chwilę, którą będą miały ochotę, będzie dostępna medytacja witająca dobro, witająca miłość. A dzisiaj pozwólcie proszę, że jak zawsze zacznę od przeczytania Ewangelii i później kilka słów wprowadzenia. Niech mi się stanie, kobieta, która przyjmuje. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, wersety 26-38. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I wtedy odszedł od niej anioł. Moje drogie, piękna Ewangelia, zwiastowanie. Zapraszam Was do tego, żebyśmy dzisiaj popatrzyły sobie na ten moment, kiedy Bóg składa Maryi obietnicę, na ten moment, kiedy ona słyszy słowa anioła: oto poczniesz i porodzisz syna. Prawdopodobnie jest to taki głos, którego jakby nie da się pomylić z niczym innym. Otrzymuje łaskę, otrzymuje zapowiedź tego, co ją spotka. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy to na pewno jest głos od Boga, czy to na pewno jest moje rozeznanie. To jest taki moment, kiedy prawdopodobnie każda z nas ma takie zawahania, gdzie jest moje doświadczenie Boga, czy ja ufam tym poruszeniom, temu rozeznaniu, które otrzymuję, czy zaczynam w to wątpić. I teraz spójrzmy na to zaufanie Maryi w dość fatalnym momencie jej życia. Ona jest bardzo młoda, ma znikome doświadczenie życiowe. I teraz nagle zachodzi w ciążę w dość nieoczywistych okolicznościach. Prawdopodobnie zaczyna w momencie, kiedy upływają dni, odczuwać też już zmiany w swoim ciele. Prawdopodobnie odczuwa już również emocjonalnie tą zmianę, która już się wydarzyła. Pod jej sercem rośnie dziecko. Formalnie jest to nieślubne dziecko. Pomyślmy o tym, postarajmy się wyobrazić sobie, co Maryja wtedy czuła. Czy jej wczesnomatczyne uczucia krążyły bardziej wokół tego życia, które się poczęło? Zapytań, czy Bóg na pewno tego chce, czy ona jest na to gotowa, co na to Józef, co na to otoczenie. A być może jej myśli i uczucia krążyły bardziej wokół strachu i przerażenia,
że ja tego nie chcę, że ten mój moment w życiu jest absolutnie fatalny. To nie ta kolejność wydarzeń, która powinna mieć miejsce. Przecież najpierw powinnam poznać Józefa, formalnie zostać jego żoną i dopiero wówczas powinno począć się dziecko. Ten moment wydaje się być z jednej strony niefortunny i pomyślmy sobie o tym, co czuło jej kobiece serce, gdzie zaufanie Bogu mieszało się ze strachem. I na dzisiejszej wieczornej medytacji zapraszam Was do tego, żebyśmy popatrzyły sobie na takie sytuacje w naszym życiu, w których nasz strach miesza się z zaufaniem Bogu. Co w moim życiu wydarza się nie po kolei? Jakie uczucia mi wtedy towarzyszą? Czy ja bardziej ufam Bogu w to, że poukłada, pomoże mi rozeznać i poukładać moje ścieżki, moje drogi? Czy ufam w to, że pewne wydarzenia, które dzieją się nie po kolei, mają sens i właśnie w taki sposób mają przytrafić się w moim życiu? Czy być może mam tak dużą niezgodę bądź potrzebę bezpieczeństwa i poprawnej, tak zwanej poprawnej kolejności wydarzeń, że towarzyszy mi raczej strach, zwątpienie, przerażenie. Jak często w różnych sytuacjach w moim życiu, niefortunnych momentów, nieodpowiedniej kolejności, jaką sobie wymyśliłyśmy, bądź jakiej byśmy pragnęły, jak często zadaję pytanie, dlaczego teraz? Dlaczego tak? Dlaczego nie odwrotnie? Także zapraszam Was do tego, żebyście dzisiaj pochodziły z tym zapytaniem, poszukały takich sytuacji w swoim życiu. Być może teraz w takiej jesteście, być może to są niedawne wydarzenia. I żebyśmy na medytacji wyobraziły sobie te uczucia Maryi w tym niefortunnym momencie, kiedy dowiaduje się, że będzie mamą, w tych niefortunnych okolicznościach. I żebyśmy postarały się przenieść to na swoje własne doświadczenia. Niefortunnej kolejności, niefortunnych wydarzeń i tego, co mi wtedy towarzyszy. Jakie uczucia i gdzie strach miesza się z zaufaniem Bogu. Pospacerujcie dzisiaj z tą myślą. Zapraszam Was serdecznie wieczorem na wieczorną medytację, później na sortownik myśli, a tymczasem pięknego ostatniego tygodnia Adwentu, dobrego poniedziałku. Trzymajcie się, cześć!